Włożyłem baterię do pilota, może byśmy telewizję pooglądali. Znowu ten ping-pong pokazywał. To nie jest ping-pong. A co to jest? Siatkówka. O, też taka mała piłeczka. Marian, co ty tak nic nie mówisz? Ja bym nie mogła tak nic nie mówić. Jak człowiek jest zdrowy, to musi coś mówić. No. No Marian, ty mnie w ogóle słuchasz, ty mnie nie słuchasz. No. Wiedziałam. O, patrz, biegną. Dokąd oni biegną? Do mety. A po co oni tam biegną? Który przybiegnie pierwszy, dostanie nagrodę. No to po co wszyscy biegną? Marian, a ty to w ogóle mnie kochasz, czy ty mnie kochasz? No. Wiedziałam. U nas w klatce to się teraz wszystkie kochają w tym pudzianie. Mnie tam się w ogóle nie podoba. No co, że tańczy, że śpiewa, że bije ludzi. W ogóle mnie pasuje. Ani to ubrać, ani nakarmić. W ogóle mi się nie podoba. Ty mi się podobasz. Marian, przestań tam sobie grzebać, bo sobie krzywdę zrobisz. I będę... Potem musiała znowu naprawiać ten centralny zamek, no. No Marian, ty mnie w ogóle słuchasz, czy ty mnie słuchasz? Między się ty taki jakiś nieobecny jesteś. Ja ci się ciągle pruję i gadam i mówię i... A ty tylko całe życie tylko z pracy. Co jest tego mam, no? No Marian, no! Czy my musimy się cały czas kłócić? Ta kłótnia, awantura i kłótnia, awantura. O Jezu! Marian, ty się śmiał uderzyć. Czego ja się doczekałam? Dobry, dobry, Marian, do domu. O! Dobrze, że pan przyszedł, sąsiedzie. Będę chciała pana prosić na świadka w sądzie. Co się stało? Przed chwileczką, Marian... Chciał mnie zabić. Nie no, ja tylko chciałem wiertarkę od Mariana pożyczyć. Wiertarkę! Ja was znam. Mam tylko jedno w głowie. Seks, alkohol i wiertarka. To ja przyjdę później. Marian? Przeproś mnie. Ja zawsze muszę pierwsza wyciągać rękę? Morderco ty? No Marian, ty mnie przeprosisz, czy mnie nie przeprosisz? Oczywiście. Wiedziałam. A Maryś, no idź, połóż się spać, tak. Jutro wstajesz rano do roboty. A ja pójdę, przełożę baterię z pilota do budzika.